Cześć. Posłuchajcie proszę, co mi się zdarzyło dzisiaj. Wróciłam z supermarketu. W supermarkecie miałam właściwie tylko dwie rzeczy do kupienia i jedną z tych rzeczy były lody, więc bardzo mi się spieszyło. To było, wiecie, plastikowe opakowanie i jak to dotyka się jeszcze gorąco, to to wszystko w środku ci się roztapia i chcesz jak najszybciej przejść przez tą kolejkę i dojść do domu. No i przede mną babeczka, która rozpakowuje ze swojego koszyka wszystkie rzeczy. No i miała, powiedzmy, że miała pełny taki czerwony koszyk zakupów. Podjeżdża do kasjerki. Wszystko pyk, 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 pani je szybko skasowała. Kasjerka taka już starsza pani, dojrzała, nie? Ta babka wyciąga ze swojej torebki, tak w ogóle tak, wiecie, tak szuka w tej torbie jakieś rachunki. Już widzę, że ma tam trochę nieporządek. Wyciąga kartę, taką luźno, wkłada, wpisuje PIN i urządzenie. Pip! Że nie chce w ogóle przyjąć jej tej płatności, nie? No i ona mówi, coś z tą moją kartą ostatnio jest nie tak, czy może pani powtórzyć? No to ponownie ta wbija PIN, znowu pip, nic. I jest chwila namyślenia, wszyscy w kolejce stoją, ta pani się denerwuje, kasjerka też taka oparta o kasę i się zastanawia, co zrobić. No i pada pytanie od tej pani kupującej, czy może zapłacić przy kasie PayPalem. Ta pani zdębiała, ta starsza pani przy kasie, bo w ogóle nie wiedziała, co to jest. I mówi, że no nie, ta znowu, że nie ma kasy przy sobie, żadnej wypłaconej, bo chciała kartą zapłacić. Po prostu wzięła tylko kartę, nie wypłaciła sobie pieniędzy. Ta sytuacja właściwie zdarza się każdemu z nas często. I to się też może zdarzyć, że ktoś nie ma na karcie środków, bo myśli, że przyszła wypłata, a jeszcze jednak nie przyszła. I idziemy z kartą, bo chcemy mieć tylko kartę przy sobie, mamy ją włożoną w telefon za to etui i okazuje się, że nie możemy nią zapłacić, bo jest jakiś błąd. No i dokładnie w tej sytuacji była ta babka. No i padło to hasło PayPal. Ja PayPal już mam naprawdę długo, właściwie od czasu jak jestem w Niemczech i jestem bardzo zadowolona z używania tego, bo przyspiesza płatność, nie muszę nikomu wydawać żadnych moich danych typu IBAN, SWIFT, BITS, bo za pomocą tych danych też można niby zrobić przelew, więc jest to bezpieczniejsze. Ja podaję tylko i wyłącznie mój e-mail i mogę z ludźmi dzielić się opłatami, szybko coś komuś oddawać, po czasie z domu zrobić przelew, tylko i wyłącznie mailem. No i teraz obudziła się we mnie dobroduszna Ala. Ja powiedziałam, no dobra, bo ja stałam natychmiast jakby tuż za tą kobietą. I mówię, ja mogę pani zapłacić teraz za to, a pani mi przeleje PayPalem. I ona widać, że też sama nie do końca wiedziała, jak to działa, więc ja jej wytłumaczyłam, że pani po prostu teraz wejdzie w internecie na PayPal. Ja w tym czasie zapłacę kartą za pani zakupy, wezmę rachunek, żeby było dokładnie napisane, zapisane, ile to kosztuje. Żeby już nie, bo normalnie trzeba by wszystkie te zakupy zwracać, nie? Kiedyś tak by było, że nie masz pieniędzy, no to dajesz to kasjerce, która to co gorsza potem musi sama na półki rozstawiać, albo musisz to wszystko sama zgarniać, jest wycofanie zakupów. I no i ta babka idzie z pustymi rękoma, wychodzi. Więc to było najlepsze współczesne rozwiązanie. Więc ja zapłaciłam kartą, wzięłam rachunek, żeby było dokładnie widać, ile było do zapłacenia, to było jakieś 25 euro. W tym czasie ta pani weszła na stronę PayPala i poprosiła o mojego maila. Każdy swojego maila zna na pamięć, wpisała go. Ja w tym czasie zapłaciłam już za swoje zakupy. Skasowałam jeszcze jej punkty Payback przy okazji, bo ona nie miała, więc ja mówię, no to pani nie ma karty Payback, okej, okay, to ja tutaj pyk za 25 euro, także coś tam wpadło. Ona do momentu, kiedy ja płaciłam za swoje zakupy, to ona już miała, już mi pokazała potwierdzenie, że te pieniążki poszły. Bo to jest dosłownie, wpisujesz mail, robisz przelew do znajomych, bo wtedy nie musisz żadnej prowizji płacić. PayPal jest też całkowicie bezpłatny i już jest to takie oficjalne potwierdzenie, że ta kasa poszła do mnie. Jak ja wyszłam ze sklepu, to już miałam maila u mnie, że na PayPalu mi wpłynęła kasa. I potem z PayPala, jak chcesz, możesz sobie to przelewać na konto, ale ja bardzo często mam na PayPalu po prostu kasę, żebym mogła też szybko z PayPala płacić no za wszystko, za jakieś zakupy online, jak zamawiam jedzenie, jak cokolwiek, za cokolwiek płacę online. Naprawdę obecnie w 95% jest możliwość płacenia
online szybko PayPalem. I to są dwa kliknięcia bez wpisywania danych i przede wszystkim nie musicie wstawać często, bo robi się często zakupy z kanapy, nie? Nie musicie wstawać po kartę, żeby przepisywać tych danych, też poufnych, tylko i wyłącznie wasz e-mail. Ta babka była mi dozgonnie wdzięczna, ja widziałam to po jej oczach, że nie musiała tego wszystkiego z powrotem targać, tym bardziej, że ona powiedziała, że ma jakiś Schwäbisch Bank, więc ona w ogóle musi jechać poza Kolonię, żeby to załatwić z tą błędem karty, więc była mi naprawdę wdzięczna. Dla mnie to nie było nic, dla mnie to była po prostu wymiana pieniędzy z karty na PayPal i wiem, że mogłam jej pomóc. I polecam każdej osobie, która mieszka w Niemczech, założenie sobie PayPala. Jest bezpłatny, bez udostępniania swoich danych osobowych. Możemy z kanapy i zewsząd zapłacić jednym swoim mailem. Udostępniam Wam link do PayPala na dole. Jeżeli w ogóle jeszcze tego nie znacie, to sobie przeczytajcie. A jeżeli znacie, to po prostu sobie załóżcie profil. I jak będziecie chcieli, to sobie przelejecie na niego kasę albo po prostu będziecie nim płacić. A on będzie pobierał z waszego konta. Jest to dziecinnie proste. Uwierzcie mi, że ułatwiłam to życie, tak jak tej babce. Pozdrawiam was serdecznie i życzę miłego dnia.